Wracasz. Wracam. Czy ten utwór, który dzisiaj, nie mogę powiedzieć, kiedy go zagramy, bo to jest tajemnica, jaki to jest utwór, to też jest tajemnica, czy to jest jakieś preludium do twojej nowej płyty, czy nie? Bo wiem, że czytałem, że będzie taneczna. To prawda. Że będzie Gangnam Style. No, wiesz co, faktycznie czerpiemy bardzo dużo inspiracji z tego, co się obecnie dzieje na świecie w mocnym popie i mainstreamie. Jasne. A nie, bo dostanę trądziku, to nie chcę. Żartowałem, chcę mieć twój trądzik. Że co? Poczekaj, przecież myślę. Co mi powiedzieć? O muzyce rozmawialiśmy, prawda? Nie, zadałem ci pytanie, tak. Czy jak stróż nocny, na przykład... Czekaj. Czy jak stróż nocny umrze w dzień, to dostanie rentę? Fajne. A jaka jest odpowiedź? Nie, ciekawe. Dostanie czy nie dostanie? No, nie. A po co trupowi renta? Widzisz, jakie wymyślam pytania? Kto ty? O tym. Dlatego tak, ale więc założyłem, że nie, więc wygrałem. Ale... Nigdy nie usiądę z tobą do pokera. No. I... Jeśli chodzi o muzykę, to tak. Faktycznie, ja wiem, co mówiłem, że czerpiemy dużo z takiego popularnego bardzo teraz właśnie muzyki takiej popularnej, nie, to bez sensu zdanie, przepraszam. I moja płyta będzie trochę inna, nie będzie tak, myślę, sentymentalna i nostalgiczna jak rzeczy, które do tej pory robiłem. Mhm. Wydaje mi się, że dużo przyjemniej będzie jej się słuchało i będzie służyła do innych momentów życia. A pierwsze ujawnienie kiedy? Jesienią? To już... Bardzo dobra opowieść, niech się domyślą. Tak. Nie, tak naprawdę pierwszy jakiś taki przedsmak tego, co się wydarzy, będzie już tak bardzo niedługo. Możemy się umówić, że przyjdziesz do mnie we wrześniu? Bardzo chętnie. I wtedy pogadamy więcej. Oczywiście.